W ostatnim dniu kampanii wyborczej PSL na rynku w Grudziądzu zaprezentowało swoich kandydatów oraz podsumowało kampanię wyborczą. Obecny był kandydat do Senatu Ryszard Bober i kandydaci do Sejmu, w tym lider listy Zbigniew Sosnowski oraz kandydat z Grudziądza Krzysztof Pokora. Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu, jak i do Senatu. Dzisiejsza konferencja prasowa zwołana została celem podsumowania kampanii wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także zapewne kandydaci przedstawią pokrótce swój program wyborczy. I jako pierwszy poproszę o zabranie głosu kandydata do Sejmu Zbigniewa Sosnowskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich zgromadzonych. Na początku chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za to, że tu jesteście razem z nami, że przyszliście, żebyśmy porozmawiali jeszcze o Polsce, o tym, co ważne dla regionu kujawsko-pomorskiego. Za waszym pośrednictwem właśnie chcielibyśmy dotrzeć do szerokiego gremium, do społeczeństwa miasta Grudziądza, ale także całego województwa kujawsko-pomorskiego, bo chcemy podzielić się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami na temat odbytej kampanii wyborczej, która dzisiaj, można powiedzieć, się już kończy. Drodzy państwo, zanim przejdziemy do meritum sprawy, pozwólcie, że przedstawię osoby, które są dzisiaj razem z nami. Otóż po mojej prawej stronie jest ze mną kandydat z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, tu z Grudziądza, Krzysztof Pokora, a po mojej lewej stronie główny kandydat w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, kolega Ryszard Bober. Nie ma wśród nas jednego z czołowych działaczy tu w tym terenie, kolegi Edmunda Korbola, ale niestety choroba żony sprawiła, że musi być w Bydgoszczy i nie ma tutaj także koleżanki Anny Pastuszki, która niestety też leży chora. Drodzy państwo, cieszymy się z państwa obecności i chcemy powiedzieć, swoje słowa skierować do naszych wyborców, mając nadzieję, że te słowa, które teraz jeszcze za pośrednictwem państwa dotrą do naszych wyborców, przekonają ich do tego, by pójść 9 października na wybory i oddać głos na Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie jest tajemnicą, drodzy państwo, że Polska, Europa i cały świat przeżywa kryzys gospodarczy. Dlatego też ważne jest, by ludzie dokonywali wyborów z dużą ostrożnością, ale roztropnością i rozwagą, bo w parlamencie potrzebni są ludzie na te trudne czasy i potrzebny jest program taki, który będzie zabezpieczał bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego miasta Grudziądza, ale także województwa kujawsko-pomorskiego. Nasz program, program Polskiego Stronnictwa Ludowego, to program, w którym mówimy o Polsce solidarnych ludzi. Oczywiście ten program ma doprowadzić, realizacja tego programu przyczyni się do tego, że w tych trudnych czasach będzie nam łatwiej to wszystko przeżyć. Drodzy państwo, kampania wyborcza powoli dobiega końca. Wszyscy, jak tu stoimy, odbywaliśmy wiele spotkań i chciałbym w tym miejscu podziękować naszym wyborcom za ogromną życzliwość, z którą spotkaliśmy się w trakcie kampanii wyborczej. Słyszeliśmy wiele słów, ciepłych słów, gdzie dodawano nam otuchy i dziękowano za dotychczasowe 4 lata naszej działalności. Drodzy państwo, przychodząc tu dzisiaj do Grudziądza i prosząc naszych wyborców o głos, chcemy powiedzieć, że my do wyborców nie przychodzimy tylko dzisiaj, tuż przed wyborami. Staraliśmy się być zawsze z wyborcami przez całe 4 lata, na co dzień, być blisko ludzkich spraw i rozwiązywać ludzkie problemy, bo dla nas człowiek jest najważniejszy. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu. Poproszę naszego kandydata do Senatu, pana wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ryszarda Bobera. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Te wybory są naprawdę bardzo ważne. Mówimy o przyszłej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. To w tej perspektywie zdecydują się przyszłe losy Polski. Jeżeli my nie mówimy już o sobie, to mówimy o naszych dzieciach, o naszych wnukach, bo tak to z perspektywy czasu będzie wyglądało. Jak będą programy wyglądały unijne, w które miejsca one dotrą, które działania będziemy wspierali, czy gospodarcze, czy w sferze opieki społecznej, czy w sferze kultury, nauki, to w tych wyborach się decyduje. Szanowni Państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe stoi na stanowisku, że Senat powinien być izbą samorządowo-gospodarczą. Przekształconą, bo nie da się czynić tego, tak jak niektórzy twierdzą, że rozwiążą Senat. Musiałby nastąpić zmiany ustrojowe, to jest niemożliwe. Natomiast przekształcenie jest możliwe i o taki Senat my będziemy walczyć.
walczyli po to, żeby te realia, które rzeczywiście dotyczą ludzi, stały się rzeczywistością. Sejm stanowi prawo, natomiast Izba Wyższa Parlamentu, jaką jest Senat, ma to prawo dostosowywać, poprawiać tak, żeby ono służyło samorządom. Bo to samorządy sprawdziły się w ostatnim dwudziestoleciu, to one najefektywniej wydawały środki, to one działają tutaj na dole, realizują tę politykę rządową. Jest ona niestety często oderwana od tego. Na samorządy coraz więcej nakłada się obowiązków, zadań. Nie idą za tym rozwiązania finansowe i one są z tego względu nieskuteczne. Chcemy to zmienić, chcemy to poprawić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, korzystając jeszcze z obecności naszego kandydata związanego z Grudziądzem do Sejmu Krzysztofa Pokorę, również poproszę o kilka słów. Bardzo proszę, panie Krzysztof. Ja chciałem Państwa poprosić o oddanie głosu na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, również na swoją skromną osobę. Jesteśmy kandydatami, którzy starają się działać głównie w sferze gospodarczej, w sferze kulturalnej, oświatowej. Staramy się wspierać samorządy lokalne i staramy się jednoczyć, a nie dzielić naszych mieszkańców, naszych wyborców. Także bardzo proszę, zaufajcie kandydatom Polskiego Stronnictwa Ludowego i zechciejcie oddać na nas głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie przyszła kolej na zadawanie pytań. Proszę bardzo, jeżeli są jakieś pytania do naszych kandydatów, to proszę teraz o zadawanie. Mówię, sondaże nie są dla Was łaskawe, bo wybieracie sobie Sejm bez PSL-u. Panie redaktorze, ja twierdzę wręcz to przed każdymi wyborami Polskie Stronnictwo Ludowe według sondażowni ma poparcie 2, 3, 4%. To po raz pierwszy... No wczoraj miało 10. Dojdę do tego. Otóż po raz pierwszy praktycznie cały czas w okresie kampanii Polskie Stronnictwo Ludowe według sondażowni otrzymuje poparcie powyżej 5%, co jest gwarantem wejścia Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu. Otóż, drodzy Państwo, przypominam, w wyborach samorządowych, które odbyły się rok temu, na 3 dni przed wyborami, czy w ostatnim nawet dniu, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu dawano szansę na 7-8% poparcia. Rzeczywistość jaka była, myślę, że wszyscy Państwo wiedzą, otrzymaliśmy poparcie rzędu 16%, ponad 16%. Drodzy Państwo, dzisiaj proszę zwrócić uwagę, że większość sondażowni daje nam 6%, ale zdarzają się także badania, w których Polskie Stronnictwo Ludowe, czego nie było do tej pory nigdy w żadnej kampanii wyborczej, gdzie na Polskie Stronnictwo Ludowe chce głosować ponad 10%. To nie jest jedyna, bo z badania Homo Homini wyszło 10,4, teraz nie pamiętam... Dzisiejszy nazwy. Obok pokazuje 8,7. Czyli, drodzy Państwo, uczciwie powiedzmy, zawsze w sondażach Polskie Stronnictwo Ludowe było niedoszacowane. Mamy nadzieję, że dzięki poparciu społeczeństwa, dzięki życzliwości i dzięki temu, że my staraliśmy się służyć ludziom, ludzie to dostrzegą i uzyskamy poparcie powyżej 10%. My nie obiecujemy wróżek na wierzbie, nie mówimy tak jak niektóre grupowania, że one dadzą 200 zł każdemu, 400, 2000 na rodzinę. Proszę Państwa, najpierw trzeba te środki posiadać. Ci wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, to wiedzą, że są dwie możliwości. Albo rzeczywiście trzeba wypracować, żeby komuś dać, albo zaciągnąć kredyt. Innych możliwości nie ma. My te wybory jesteśmy w kryzysie. To Europa... Grupa Euro bardzo rozpiana. Nie wiemy, jak to się potoczy w najbliższej przyszłości. Powiem, że dochody samorządu województwa w roku 2010 znacznie spadły z CIT. Świadczy to o tym, że gospodarka rzeczywiście jest poniżej tego, co było w latach poprzednich. Polska przeżyła ten kryzys dzięki środkom unijnym, bo to one dały pracę, to one dały gwarancję tego, że ludzie, że firmy działały na terenie naszego województwa i to zatrudnienie nie spadło. Mówimy o tym, bo jesteśmy świadomi odpowiedzialności i bierzemy za pewne rzeczy odpowiedzialne. Trzeba ludziom uczciwie powiedzieć, że najbliższe lata, jeżeli nie będzie nowej perspektywy finansowej, o tym mówimy, również będą trudne. My musimy w
tworzyć miejsca pracy. Łatwo powiedzieć, ale trudniej to uczynić. Jest to mechanizm, który nie zależy nie tylko od wewnętrznego rynku polskiego, ale my jesteśmy w Unii Europejskiej, my jesteśmy globalnie w całym układzie światowym i na to, jakie są zależności polskiej gospodarki, doskonale wiemy, to jest to sprawy. Drodzy Państwo, ja myślę, że i Pan redaktor, i myślę, że wszyscy wyborcy ze mną się zgodzą. Polskie Stronnictwo Ludowe zarówno do samorządu, jak i do Sejmu wnosi jedną bardzo cenną rzecz. Spokój, opanowanie i zgodę. To jest tak bardzo potrzebne dzisiaj, w tych trudnych czasach, kiedy, jak powiedziałem, Europa i świat przeżywa kryzys gospodarczy. W parlamencie potrzebni są ludzie, którzy będą działać dla dobra zwykłych ludzi, dla dobra swoich regionów, dla dobra całej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Czy macie jeszcze Państwo jakieś pytania do naszych kandydatów? Nie. Szanowni Państwo, ja jako rzecznik medialny sztabu wyborczego kandydata do Sejmu Zbigniewa Sosnowskiego i kandydata do Senatu Ryszarda Bobera serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność na tej konferencji, ale tą drogą chciałbym zaapelować do mieszkańców Grudziądza, abyśmy wszyscy poszli 9 października na wybory. Komisje obwodowe będą otwarte od godziny 7 do 21. Zapraszamy wszystkich na wybory. Dziękuję bardzo.